Chcecie wiedzieć wszystko o Pato? Nie ma sprawy. Dzisiaj przedstawię wam tę wspaniałą kartę, legendę. Ultimate Team ma legendę naszego klubu. Aleksander Pato powrócił do FIFA. Właściwie był w niej już od dłuższego czasu, ale wreszcie dostał grywalną kartę. Muszę na początku jednak powiedzieć bardzo ważną rzecz. 6 tysięcy do miliona. Ja widzę, że te numery się nie kręcą tak, jak się kręcić powinny. Subskrybujcie, drodzy widzowie. Tutaj nie ma się czego obawiać. Nie pożałujecie. Tyle. Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Wczoraj na streamie zrobiłem Aleksa Pato. Okej, Rossoneri, pierwsza drużyna na Aleksa Pato gotowa. Mam nadzieję, że to SBC mi się zwróci. Ej, co jest? Ktoś pisał, żebym go w SBC przepalił, to proszę. 84, będzie do informa. I jeszcze Quintero. Pięknie, paczka marzeń. Ważne mecze, ukończone, mamy 5 paczek, mam nadzieję, że będą tam jakieś gwarancje ocen ogólnych. Gdzie mamy jako... mamy? Mamy 82 i od tego zacznijmy, bo najpiękniejsze rzeczy chcę na samym początku. Wow. Wow, fajerwerki! Walkout! Co? To... Bastoni 87! Wow! Nie, tak, tak, okej! Okay. 30 tysięcy! I fajerwerki. Azard? Tak jest. Kolejny skład o Pato gotowy. Tym razem dostajemy małą, znaczy mieszaną paczkę piłkarzy Prime. A my mamy teraz... Wow, Bakambu. Ej właśnie, czy on nie przechodzi do Europy? Bakambu zdecydował! Wraca na europejskie boiska. Uuu, w Marsylii będzie grał. No to co? Drodzy widzowie, ostatni skład na Aleksa Pato i w tym momencie legenda Ultimate Team. Niespełniony talent ze względu na kontuzję wraca. Tyle. Nie, jakoś nie miałem słowo toku, przepraszam, ale od... Gdzie są fajerwerki? Halo. Jeszcze on nie ma prawdziwej twarzy. Będzie miał za tydzień, bo będzie patch, ale... Ja za to zapłaciłem 130 tysięcy? I w porządku, zagrałem nim jedno spotkanie. Żadnej bramki nie strzeliłem. 3 asysty miał, bo 5 goli strzelił Ronaldo. Tak zwane przebudzenie. Okej, okay, zakwalifikowałem się i dzisiaj odcinek rozpoczynamy od razu. Od Food Champions. Dzisiaj stream rusza o godzinie 18. Zaczyna się taka rozgrzewka do Toty. Żadne nowe karty dzisiaj pojawić się nie powinny. Tylko w wyzwaniach i może jakieś SBC, ale w paczkach nic. Dopiero w przyszły piątek oficjalnie do paczek chyba wchodzą napastnicy z drużyny roku, ale już dzisiaj EA zaczyna budować hype. Tak wygląda mój zespół na to Food Champions. Zobaczymy, jak będzie grało mi się Pato, bo... No, mam nadzieję, że nie będzie źle, pewnie będę tęsknił za Jezusem, bo ostatnio kręci niesamowite liczby, ale jako, że nam tutaj pasuje, kupiłem Freda za 242 tysiące, żeby po prostu ładnie się tutaj to zgranie zamknęło, no i myślę, że ten Fred będzie trochę lepszy od zwykłego Kevina De Bruyne, no to tak, tak gram. Napad Ronaldo Pato, jeszcze Ronaldinho by się przydał, ale nad tym popracujemy wkrótce. Czajcie, że chyba pierwszy raz mam ten kolor na sobie? Piękna sprawa. Upamecano i Lampard, czy ja dobrze widziałem? Ronaldo, przyjęcie, strzał, okej, chociaż w bramkę. Trochę zmodyfikowałem swoją taktykę, ponieważ za głęboko, za bardzo się cofali moi piłkarze do obrony i szczerze, trochę zaszalałem, bo głębokość w obronie mam ustawioną na 100. Jestem ciekaw, jak wielka różnica to będzie, ale już na przykład widzę, że moi napastnicy tak zostają bliżej środkowej linii boiska, co mnie bardzo cieszy. Oj, Pato, dobre podanie do Martiala, Alex Pato przed polem karnym. A. Osoby, które pamiętają czasy FIFA 13, zapraszam do zostawienia jakiegoś komentarza. Z chęcią przypnę serduszko przy okazji 100 meczów Martiala. Brawa dla Francuza. Ale ten, kto pamięta, to wie, że... Aż, o nie, Robbie Keane. Ho, ale i tak to będzie gol, co? Słupek, ale mam farta. No w FIFA 13 aż tak wielkim fanem Pato jednak nie byłem. Miał swoje przebłyski, to była taka typowa karta, którą czasami kochałem, czasami nienawidziłem. Jednak byłem większym fanem Wellingtona, ale nie wiem, czy on jeszcze gra w piłkę. No na pewno będę chciał Ronaldinho wkrótce sprowadzić do składu. Mam nadzieję, że w wersji środkowej, że będę miał aż taki budżet. I szczerze, w trakcie Toty marzy mi się napad Ronaldo, Lewandowski, a za nimi Ronaldinho. To by dobrze wyglądało, a teraz Ronaldo! O jeny. W głowie to wyglądało trochę lepiej. Martial? Kimś? Pato chyba nie było spalonego. Alex Pato, dobry obrót i... Nie ma gola. Patson Daka? Sraka tam. Choć kurde podał idei... Okej, chociaż Rule Breaker z myśliwym. Co on nim na napadzie gra? Nie zdziwiłbym się.
Jak on ma ustawiony ten zespół? Nie, on normalnie gra Davisem. Wow. Davis. Było gorąco. I Vini. Oj, on wie jak podać piłkę. Alex Pato, jego pierwszy gol w Food Champions. Pato! To nie to. Ale teraz Upamecano pokonany. Pato, Rainbow. Uderza! Jest! 1-1. To Rainbow było kompletnie niepotrzebne. Nie. Żadnych cieszynek, przewijamy. Bo nawet nie ma na co patrzeć. Jeszcze mu nie dali prawdziwej twarzy na konsoli. Dopiero za tydzień, no w tej aktualizacji, która będzie, ta twarz się pojawi. Ale okej, wykończył. Bo gdyby to nie był gol, byłbym mega rozczarowany. Pewnie bym go już zdjął z boiska. Tak to... Jeszcze wierzę. Ronaldo, idziemy za ciosem. Alex Pato, koca, czy będzie błąd? Nie, ale... Aj! Nie! Dobrze, Neuer, ale jak się wkurzyłem, że mu tyle miejsca zostawiłem. No klepie. Wyklepać nie może. Dobrze. To jest zwykły Upamecano. Kurde. Nie, no do cholery jasnej. Czemu on tak łatwo przechodzi przez moją defensywę? Znów Vini. Rzut rożny. Brawo, Ronaldo, za poświęcenie. Pomyłka, Ronaldo. Ojeny, prawdopodobnie. O, będzie jakaś kontuzja u Menią, ale... No to muszą być gole. Na szczęście mamy dogrywkę, rywal nie trafił. I Ronaldo, dobrze, doskonale. Vini, robisz się naszą legendą, stajesz się nią. Dawaj zielone, tak jest! 2-1, Vini Junior, jego mecz. Asysta, bramka. Chyba miał asystę, tak mi się wydaje, że przy tym golu Pato. Okej, no ta brazylijska moc... Co? Moc? Nie, co? Brazylijska moc jest odczuwalna w tym sezonie u nas. I Morales... Ronaldo delikatny. I świetnie teraz Morales. Gabriel Jesus ładnie wchodzi. Wrzućmy na niego. Gabriel Jesus 3-1. Koniec. Nie, ale powiem wam, ja mam tylu Brazylijczyków, że Ronaldinho musi na dniach trafić do nas. No myślę, że pototy. No, to musi się wydarzyć. Ronaldo! Na zielonym z pola karnego. Dobrze, ale wystaw koledze, Gabriel Jesus, to jest napastnik, no. Udało się, 4-1, dogrywka należała kompletnie do nas, ale bałem się, że nie odniosę sukcesu w tym spotkaniu. No wpuszczenie Jesusa było bardzo dobrą decyzją. Ronaldo miał te dwie asysty, ale Vini nie miał asysty, ale to on prowadził to spotkanie. W ogóle to wczoraj na streamie zrobiłem jeszcze pika 84+, zobaczcie co trafiłem. 84+, do wyboru, nadal do trafienia są karty Headliner, ostatnia szansa na... Na taką kartę, więc 3-2-1 Fofana. Będzie czy nie będzie? Nie będzie. Messi to nie był. Wkrótce będzie przepalany, my możemy zagrać drugie spotkanie w Food Champions. Pato, jak to u ciebie wygląda z tym wykończeniem? 97, siła strzału 95 ze stylem gry. Zakładam, że ten strzał po Rainbow nie siadł, bo ma woleje ocenione na 90. Okej. Spróbujmy zacząć od dwóch pięknych zwycięstw. Varane z Kimpembe, Wayne Rooney w wersji chyba środkowej. Ronaldo, no niech się to odbije doskonale. I teraz, i gol, 1-0. No i to są rzeczy, których oczekuję od Brazylijczyka. Ma być jak buldożer. Kurde, fajnie działa ten fake shot, aż żałuję, że wcześniej tego... Oj, chwila. Dobrze, Kimiś. O, co tu się stało? Chciałem uderzyć od razu, ale za późno zareagowałem. Dobra akcja. No i proszę państwa, Vini urwał się obrońcy, na razie bez kombinowania, cyk, Pato będzie czy nie? Lafon. Czy Ronaldo zdąży do tej główki? Łoho! 2-0, ale pięknie poleciał. No pomógł nam, znaczy nie, właściwie nie pomógł nam obrońca, bo to i tak by wleciało. Ładnie mi to wyszło. I zobaczmy teraz Pato, kurde, szkoda, że wyszedł. Martial, dobrze i... To może teraz się uda. Vini, okej, cyk. I weź kropni, dzięki, 3-0. Fatality. No i proszę, hat-trick. Choć mogło być więcej, mogły być ładniejsze te gole, ale ta ostatnia, no była taką wisienką na torcie, nie ukrywam. Ostatnia bramka. Pozostałe 6 spotkań zostawiam na dzisiejszego streama, ze względu na to, że sobie rozkładam tak 8-8 i reszta w niedzielę. Chyba zagramy sobie jeszcze jeden mecz w Division Rivals, bo tak najzwyczajniej w świecie czuję niedosyt. Ciekawe. Okej, potraktujmy to spotkanie jako trening przed wieczorną sesją w lidze weekendowej.
Zastanawiam się, kiedy jej będzie chciało przedłużyć życie Fekira w FIFA. Czy to też będzie na urodziny FUT? Nie zdziwię się, jeśli tak. Jeny, jeszcze kilka miesięcy do tych urodzin. Właściwie dwa tylko, rany. Za szybko leci ten czas. Ej, co się stało? Pusta bramka, 1-0! Co za kuriozalny gol i... Rage quit. No, Ronaldo przewrócił bramkarza w tej akcji. To jest jakaś porażka. Wygląda na to, że przeciwnik dopiero wszedł do elitarny i taki czysty skill rating miał. 1840, chyba mój rekord. Nie traktuję tego spotkania poważnie, spróbujmy jeszcze raz. Giggs? Nie śmieję się, nie podważam jego decyzji, bo zaraz strzeli nim dwa gole. Zespół mi się jeszcze nie ustawił, ale może wystarczy, by... Uhu, Vini! Co? Ja z Polakiem chyba grałem, bo ma te transparenty Polska, Barty Mistrz. Co się tu dzieje? Ja pierdzielę, jedziemy na jakiś turniej zaraz. Pozdro Bartek. Aż sobie poczekam tę minutę, by zobaczyć, na którym miejscu będę. Dobra, jeszcze 42 tysiące miejsc wyżej i... jedziemy. Na dzisiaj będzie to tyle, jeśli chodzi o YouTube. Zapraszam na dogrywkę wieczorem na Twitchu. Mam nadzieję, że wpadniecie. No moim celem będzie zrobienie takiego bilansu. 6-2. Chyba zawsze w to celuję, bo to jest takie spokojne, że z tego może wyjść jeszcze coś dobrego. Karta w porządku, nie lepsza od Jezusa, co ma sens, bo Jezus jednak i ma lepsze statystyki i jest znacznie droższy, ale karta, którą na pewno jeszcze trochę w tej lidze weekendowej pogram. Życzę wam miłego weekendu, do zobaczenia, cześć!